Walter Parker zdefiniował dyskusję, bo o tym będę mówić dzisiaj, jako kompetentne rozważanie oparte na wiedzy. I przyznam się wam szczerze, że ta definicja przypadła mi do gustu najbardziej ze wszystkich, z którymi miałem okazję się spotkać, ze wszystkich definicji dyskusji. Szczególnie właśnie w kontekście dyskusji technicznych. Dlatego, że jak tak sobie jakiś czas temu podsumowałem moją już ponad 10-letnią karierę programistyczną, to doszedłem do takiego wniosku, że w zasadzie na dyskusjach technicznych spędziłem niewiele mniej czasu niż na pisaniu kodu. Co więcej, konsekwencje niektórych z tych dyskusji były ważniejsze czy większe niż konsekwencje tej czy innej linijki Java czy C#. I wiele z tych dyskusji miało charakter sporu. To znaczy ja i mój przeciwnik mieliśmy jakieś swoje zdania i każdy z nas bronił swoich racji, używając jakichś tam argumentów. I te spory miały miejsce zarówno podczas jakichś takich bezpośrednich rozmów, gdzie ja i mój przeciwnik mogliśmy w miarę spokojnie się wypowiedzieć i odnieść do swoich argumentów, jak i podczas takich większych spotkań w jakichś salkach, gdzie ten czas był podzielony i to, co na przykład często obserwowałem, to była taka rywalizacja o to, kto w danym momencie zabierze głos. Szczególnie jak gdzieś tam jakaś osoba decyzyjna była na tej sali, to bywało nerwowo. Jak tak sobie podsumowywałem te wszystkie dyskusje i spory, w których brałem udział, to doszedłem do wniosku, że po większości z nich pozostał mi jakiś taki niedosyt albo czasami niesmak na skutek niektórych argumentów, które tam padały, czy też ich poziomu. Tak się zastanawiając, czy jestem jedyną osobą, która poczyniła taką obserwację i która ma takie wrażenie, natrafiłem na taki esej Paula Grahama, takiego dosyć znanego w świecie IT eseisty, przynajmniej jeśli wierzyć Twitterowi. I on napisał taki esej pod tytułem How to Disagree, czyli jak się nie zgadzać. W tym eseju on podzielił sposoby wyrażania niezgody na taką, uporządkował je w taką hierarchię, gdzie na samym dole są te takie najbardziej wulgarne, prymitywne i złośliwe argumenty i wyzywanie kogoś od, a nie powiem kogo. A na samej górze te takie najbardziej kulturalne, najbardziej rzeczowe. I powód, dla którego on przedstawił to w formie piramidy, jest taki, że jak on sam stwierdził, im wyżej pójdziemy w tej hierarchii, tym mniej wystąpień danego poziomu argumentacji znajdziemy. I oprócz tego, że się ucieszyłem, że no, ktoś przynajmniej potwierdził moją obserwację, to zacząłem się też zastanawiać, dobra, to gdzie ja jestem w tej hierarchii? I moja pierwsza wersja wyglądała tak. To szare to jestem ja oczywiście. To niebieskie to są moi przeciwnicy. I sobie pomyślałem, no tak, no przecież ja tak dobrze argumentuję, moi przeciwnicy używają takich prymitywnych argumentów, coś tu się musi zmienić. Natomiast po jakichś tam krótszych bądź dłuższych przemyśleniach doszedłem do wniosku, że chyba troszeczkę przeszacowałem ten poziom mojej argumentacji. No i być może też nie doszacowałem poziom argumentacji moich przeciwników. I stwierdziłem, że zacznę od siebie i poprawię troszeczkę sposób właśnie, w jaki wygłaszam swoje argumenty, po to, żeby uczynić je bardziej merytorycznymi, a przynajmniej, jeżeli nie będę w stanie, to bardziej uczciwymi bądź kulturalnymi. I od tamtego czasu wypracowałem czy wynalazłem sobie szereg takich transformacji, czy też właśnie przez analogię do refaktoryzacji kodu, refaktoryzacji, które stosuję do swoich argumentów. I kilkoma z nich chciałbym się z wami podzielić dzisiaj. Pierwsza z takich transformacji, bądź też refaktoryzacji, to transformacja z argumentu personalnego w rzeczowy. Jeżeli wierzyć Davidowi Sanfordowi, to głównym celem argumentu jest zwiększenie uzasadnionego przekonania, że wniosek, który popiera, jest zgodny z prawdą. Czyli tu jest taki duży nacisk na to, że te argumenty mają służyć dążeniu do prawdy. Natomiast ja przyznam się wam szczerze, że spotkałem się też z innymi głównymi celami argumentu, na przykład takie, żeby kogoś zmiażdżyć, zniszczyć bądź zmasakrować. I jak kiedyś wpisałem sobie w wyszukiwarce filmów hasło masakruje,
to znalazłem około 100 tysięcy, widzę, że zauważyliście ten trzeci od góry. Znalazłem około 100 tysięcy filmów, co było większą liczbą niż się spodziewałem. Co ciekawe, pierwszy z tych filmów ma ponad 157 tysięcy wyświetleń. Znaczy, że ktoś to jednak ogląda. I to było w roku 2018. To samo ćwiczenie zrobiłem sobie jakiś miesiąc temu i ta liczba wzrosła ze 100 tysięcy do ponad 170 tysięcy, czyli o 1/3 więcej. Tak się zastanawiając i poszukując, skąd się bierze ten taki dysonans między tym takim szlachetnym celem argumentu, tym dążeniem do prawdy, a tym masakrowaniem, tym miażdżeniem i niszczeniem i oraniem, natrafiłem na dzieło XIX-wiecznego filozofa niemieckiego Artura Schopenhauera pod tytułem Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów. I w tym dziele Schopenhauer stwierdził, że w prowadzeniu sporu mogą nam przyświecać takie dwa cele. Pierwszym tym celem może być prawda, czyli po prostu dążenie do prawdy. Gdybyśmy byli stuprocentowo uczciwi, stuprocentowo dobrzy, nie mieli sobie ani krzty takich uczuć czy emocji jak zazdrość, zawiść czy pycha, to w zasadzie jedyne, o co by nam chodziło w sporach, to dojście do prawdy. I wtedy posługiwalibyśmy się tylko tak zwanymi argumentami ad rem. Teraz często mówimy o nich, że to są argumenty merytoryczne. Argumenty ad rem to są takie, które dotyczą tylko i wyłącznie przedmiotu sporu. Niczego innego nie dotykają i mają na celu określenie, że teza albo argument przeciwnika jest zgodny z prawdą bądź niezgodny z prawdą. Natomiast drugim takim celem, który Schopenhauer wydzielił, jest to, żeby mieć rację. Jeżeli będziemy chcieli mieć rację za wszelką cenę, nawet za cenę prawdy, to wtedy nasz asortyment argumentów poszerzy się o różne nieuczciwe sztuczki, zagrania, chwyty erystyczne, między innymi takie jak ad hominem i ad personam, które mają ten wspólny mianownik, że jeżeli nasz przeciwnik w sporze coś mówi, to my zamiast odnosić się do jego argumentu, dowodząc na przykład, że on jest niezgodny z prawdą, zaczynamy argumentować w kierunku naszego przeciwnika, używając do tego jego wyglądu, cech osobowości, tego, co wcześniej powiedział na jakiś temat i tak dalej. Czyli w pewnym sensie uzależniamy to, czy jego argument jest prawdziwy, czy nie, od tego, kim nasz przeciwnik jest. I taki argument personalny może mieć postać bezpośredniego ataku. Prawda, co za idiota napisał ten kod. No ten kod nie może być dobry, bo go pisał idiota, jasna sprawa, co nie? Co z takim argumentem można zrobić? No oczywiście zamiast atakować kogoś personalnie, powinienem odnieść się do przedmiotu sporu, czyli na przykład powiedzieć coś w rodzaju, że mam zastrzeżenia do tego kodu, bo to jest przedmiot naszego sporu i powiedzieć jakie. Na przykład, nie, że złożoność cyklomatyczna wzrosła 3-krotnie w ciągu tych ostatnich 3 zmian albo coś. Co zabawne, trochę ze wstydem się do tego przyznaję, ale ja czasami mówiąc takie rzeczy, święcie wierzyłem, że rzeczywiście mam do czynienia z jakimś idiotą czy kimś, kto, nie wiem, został zarekrutowany przypadkiem. I później zdałem sobie sprawę, że w takich sytuacjach popełniałem tak zwany podstawowy błąd atrybucji. Podstawowy błąd atrybucji polega na tym, że jeżeli oceniam czyjeś działanie, to przypisuję je cechom osobowości tej osoby, która to działanie podjęła, a marginalizuję bądź wręcz ignoruję kontekst, w którym to działanie miało miejsce. Czyli na przykład, jeżeli ktoś się spóźnił, no to spóźnialski, a nie dlatego, że na przykład nie przyjechał mu tramwaj. Jeżeli ktoś czegoś nie zrobił, to leń, a nie dlatego, że dziecko mu się pochorowało i musiał je wieźć do szpitala. Jeżeli ktoś napisał jakiś nie do końca optymalny kod, no to dlatego, że nie łuk, a nie dlatego, że gdyby napisał to tak, jak ja bym chciał, to musiałby przerobić połowę architektury. I teraz staram się troszeczkę to hamować. Nie powiem, że zawsze mi wychodzi, ale staram się to hamować, trochę bardziej świadomy właśnie tego podstawowego błędu atrybucji i popełniać go rzadziej.
oprócz atakowania kogoś bezpośrednio, można zaatakować jego doświadczenie. Jak długo ty w ogóle programujesz w Javie? 2 lata, a więc się nie wypowiadaj. I w tym miejscu mówię mojemu przeciwnikowi, że on nie może mieć racji, dlatego że ma na to za małe doświadczenie. Co jest błędem logicznym, no bo prawda jest prawdą bez względu na to, jakie doświadczenie ma ten, który ją wypowiada. Swoją drogą czasami spotykam taką wersję tego argumentu z tak zwanym przedwczesnym odtrąbieniem zwycięstwa. Programuję w Javie 2 lata, no i tyle w temacie. Nie muszę nic więcej dodawać. Sam się pokonałeś, czy jak to niektórzy dzisiaj mówią, sam dokonałeś samozaorania. Oczywiście zamiast atakować czyjeś doświadczenie, powinienem po prostu odnieść się do przedmiotu sporu, ale nawet jeżeli nie mam jakichś twardych argumentów, no to chociaż mogę powiedzieć coś tego rodzaju, że to, co mówisz, jest wbrew mojemu doświadczeniu. Ty masz takie doświadczenie, mówisz coś takiego, ja mam inne. I to może być wstęp do jakiejś rzeczowej dyskusji na temat tego, jakie te doświadczenia są i dlaczego są takie, w jakim kontekście one powstały i możemy do czegoś dojść. Oprócz doświadczenia można też zaatakować wiedzę, co ty wiesz o Agile'u, albo to, co powiedziałeś, świadczy o tym, że nie masz kompletnie pojęcia o Agile'u. I w tym momencie mówię mojemu przeciwnikowi, że jest za mało wie, żeby mieć rację, co znowu jest błędem logicznym. Czasami swoją drogą takie posądzenia o brak wiedzy wynikają z tego, że operujemy ja i mój przeciwnik na różnych definicjach. I na przykład spotkałem się z wieloma sytuacjami, kiedy osoby, które gdzieś tam ze sobą rozmawiały, miały różne definicje Agile'a. Swoją drogą mi zdarzyło się ostatnio nawet dyskutować na Twitterze z jakąś tam osobą, czy jakieś rozwiązanie jest antywzorcem, czy nie. I tak jechaliśmy runda za rundą i tam po którejś rundzie stwierdziliśmy, że mamy inne definicje tego, o czym rozmawialiśmy. Ja swoją wziąłem z jakiegoś artykułu, on swoją wziął z książki, którą sam napisał. On ma do tego prawo. W każdym razie wyszło nam, że gdybyśmy zgodzili się na jedną definicję, jego bądź moją, to tak naprawdę nie byłoby między nami żadnego konfliktu. Coś, co wydaje mi się zabawne, nie wiem, jak was mnie to przynajmniej bawi, to jest to, że argument personalny wcale nie musi mieć charakteru obraźliwego. Ty taki inteligentny i mówisz takie rzeczy, ja nawet bym się poczuł dobrze, gdyby ktoś mi tak powiedział. Można by wręcz to uznać za komplement. Natomiast to jest wciąż błąd logiczny, dlatego że kryterium tego, czy ktoś mówi prawdę, czy nie, nie jest to, czy on jest inteligentny, czy za inteligentny, czy za mało inteligentny, tylko to, czy to jest zgodne z rzeczywistością. I czasami, jeżeli wydaje mi się, że jeżeli rzeczywiście tak sądzę, że ktoś jest taki naprawdę inteligentny, a mówi coś, co jest poniżej jego poziomu, to często wynika to z tego, że nie rozumiem, na czym opiera to swoje twierdzenie. I wtedy widzę większy sens w zapytaniu go w ogóle, na czym on to swoje twierdzenie opiera. Może ja czegoś nie rozumiem. A jeżeli ja rozumiem dobrze, a on rzeczywiście wygłosił jakiś argument, który nie jest zgodny z rzeczywistością, to tam możemy szukać przyczyn. Argumentem personalnym, którego ja osobiście nie lubię, może dlatego, że mam jakieś traumatyczne doświadczenie z dzieciństwa, kto wie, jest tak zwane stawianie przy tablicy. Chcesz się wypowiadać na temat Scruma? No to dobra, to dawaj. To wymień mi teraz wszystkie wartości Scruma po kolei, tylko kolejności nie pomyl. I zobaczymy, czy jesteś wystarczająco kompetentny, żeby w ogóle wypowiadać się w tym temacie. Co znowu jest błędem logicznym, dlatego że nie trzeba mieć encyklopedycznej wiedzy, żeby powiedzieć jakieś zdanie, które jest zgodne z prawdą. Przy okazji, kiedy ja postawię kogoś przy tablicy, co uważam za mało uczciwe, ale jeżeli postawię kogoś przy tablicy, to stawia mnie w dosyć wygodnej sytuacji, bo nie tylko jestem odpytującym, ale też jestem oceniającym. Mogę odpytywać o co chcę, a nawet jeżeli mój przeciwnik odpowie mi na wszystko, to zawsze mogę powiedzieć, dobra, siadaj, dostateczny. Także mówię, ja mam jakieś takie złe doświadczenia z tym. Nie lubię tego rodzaju argumentacji.
I to, co ja sugeruję, to jest to, żeby pochwalić się swoją własną wiedzą, na przykład powiedzieć, co ja rozumiem wartości skramowe w ten sposób, odnieść się do tego, albo czy widzisz tutaj jakieś rzeczy, z którymi się nie zgadzasz i właśnie pozwolenie przeciwnikowi na odniesienie się do tego. I na koniec argumentów personalnych zostawiłem sobie coś, co bardzo często widzę gdzieś tam w mediach, szczególnie w debacie publicznej, czyli tak zwane odniesienie do hipokryzji. Jak możesz twierdzić, że testy pomagają poprawić jakość, skoro sam je wczoraj pominąłeś? Podobnie jak właśnie w jakichś debatach. Mówicie, że my zepsuliśmy gospodarkę, a wy rządziliście, jak rządziliście, to co było. Więc tutaj z kolei mówię mojemu przeciwnikowi, że skoro on sam nie stosuje się do własnych argumentów, to one nie mogą być słuszne, nie mogą być prawdziwe. Co znowu jest błędem logicznym. Na przykład takie zdanie jak kradzież jest przestępstwem, jest tak samo prawdziwe wtedy, kiedy wypowiada je policjant i wtedy, kiedy wypowiada je złodziej. Jakby te dwie rzeczy są od siebie niezależne. Przy okazji, po łacinie ten rodzaj argumentacji, czy odwołanie się do hipokryzji, nosi nazwę tu quo que. Po angielsku to się nazywa look who's talking, czyli patrz, kto to mówi. A w Polsce często się spotykam z takim określeniem, a u was biją murzynów. Nie tylko ja. I to tyle, jeśli chodzi o argumenty personalne. Kolejna transformacja, o której chciałem wam powiedzieć, to transformacja z argumentu pseudoobiektywnego w argument względny. I ta transformacja ma zastosowanie, kiedy nie mam takich naprawdę dobrych, mocnych, rzeczowych argumentów. Mam tylko swoje opinie, ale je wygłaszam w taki sposób, jakby one były jakimiś prawdami obiektywnymi, jakimiś faktami. Na przykład ten kod jest zbyt skomplikowany. I teraz mój przeciwnik ma wybór. Albo się ze mną zgodzić, albo się nie zgodzić i wtedy będziemy w konflikcie. Czyli niejako, można powiedzieć, stawiam go na ostrzu noża. I przez długi czas wydawało mi się, że argumentując w ten sposób będę bardziej przekonujący, że te moje argumenty będą miały większą moc. Dopóki nie przeczytałem o czymś takim, co się nazywa efekt odwrotnego skutku. Po angielsku to się chyba nazywa backfire effect. I efekt odwrotnego skutku ma miejsce wtedy, kiedy rozmawiamy o czymś ja i mój przeciwnik. I ja użyję jakiegoś takiego argumentu, który będzie na niego bardzo mocno naciskał, albo na przykład będą to bardzo mocne dowody, albo coś innego, co sprawi, że przeciwnik poczuje się przytwierdzony do ściany i stwierdzi, że no, kończy mu się pole manewru. I jeżeli ta dyskusja, czy ten spór będzie dotyczyć jakichś jego fundamentalnych przekonań bądź wierzeń, które są blisko takiego trzonu jego tożsamości, a na przykład jeżeli ktoś mi mówi o moim kodzie, to jest bardzo blisko trzonu mojej tożsamości, to wtedy jego mózg odbierze to jako atak. No właśnie na tą integralność tożsamości, jakiego takiego Angry Birda wysłanego w sam środek tych kruchych fundamentów. I zamiast przyznać mi rację i się ze mną zgodzić, będzie starał się bronić. I przypuści na mnie zmasowany atak, będzie tak długo szukał i szukał coraz to nowszych, coraz to bardziej przekonujących argumentów, aż uspokoi najpierw siebie i później będzie mógł to zaprezentować mnie. I spotkałem się z taką opinią, że efekt odwrotnego skutku to powód, dla którego nie da się wygrać dyskusji w internecie. Spotkałem się też, rzeczywiście widziałem takie dyskusje, gdzie po bardzo długiej, bardzo ostrej wymianie bardzo takich twardych argumentów i mniej twardych też, uczestnicy tego sporu wychodzili z niego jeszcze bardziej przekonani o swoich racjach. Nawet mi się coś takiego ostatnio zdarzyło, kiedy dyskutowałem na Twitterze z autorem jednej książki, którą lubię, na temat podejść do projektowania, oprogramowania i chciałem, żeby on się odniósł jakoś do jakichś do moich jakichś takich sposobów, które sobie wypracowałem, z których byłem taki bardzo, bardzo dumny i przedstawiłem mu to, a on to skomentował w ten sposób. I prawdopodobnie nie muszę wam mówić, że w mojej głowie zawrzało,
I stwierdziłem, nie, no jak to? Ja jestem z tego taki dumny, tyle polerowałem to moje podejście, w tylu projektach go używałem, a on mi teraz mówi, że to się nazywa, proszę tego, proszę nie rób tego. Nie no, co, jaką w ogóle śmie? Muszę mu udowodnić, że on się myli. I zacząłem przeglądać jakieś jego blogi, szukając tam jakichś dziur w jego argumentacji, jakieś jego kawałki kodu na GitHubie, reimplementować po swojemu, żeby tylko udowodnić, pokazać, że on się myli. I tak bardzo się w to zaangażowałem, że trochę straciłem kontakt z rzeczywistością. W pewnym momencie moja żona mówi do mnie, herbatę ci podałam. A ja mówię, a dlaczego zimną? A ona mówi, bo ci podałam pół godziny temu. I tak się w tym po prostu zatopiłem, że mój mózg się zajął niemalże w całości tym. Wszystkie inne rzeczy robiłem mechanicznie. W pewnym momencie, gdzieś tam wieczorem, musiałem sobie roboczo przyjąć, że ten pan się nie zna, bo inaczej bym nie usnął. Dlatego staram się ostatnio trochę złagodzić czy zmienić sposób, w jaki wypowiadam swoją opinię i zamiast przedstawić je jako coś w rodzaju jakichś prawd obiektywnych, to przynajmniej powiedzieć, że to jest moje zdanie, że na przykład ten kod jest zbyt skomplikowany, żeby podkreślić, że to ja tak uważam i przeciwnik bez wchodzenia ze mną w otwarty konflikt może wygłosić jakąś swoją opinię. I to jest coś, co ja nazywam wersją easy. Natomiast można pójść jeszcze o krok dalej i użyć czegoś takiego, co nazywa się E-prime. E-prime w bardzo dużym skrócie to język angielski z wyciętym to be we wszelkich odmianach. Dlatego, że twórca tego języka zauważył, że większość takich zdań, gdzie jest słowo być, to właśnie są takie opinie wygłaszane tak, jakby były jakimiś prawdami. Więc stwierdził, że jeżeli to wytnie, to trochę pchnie użytkowników tego języka, żeby bardziej mówili za siebie i wygłaszali swoje opinie jako opinie. To się da bez problemu zaaplikować do języka polskiego. I dam wam przykład teraz, który może wam się przydać za pół roku. Zdanie Gwiezdne Wojny były świetne. To jest znowu taka opinia przedstawiona jakby była faktem obiektywnym. I ona jest niezgodna z E-prime'em, dlatego że tu jest być. Natomiast co można zrobić, żeby to samo powiedzieć, aby było zgodne z E-prime'em? Można na przykład powiedzieć, dobrze się bawiłem na Gwiezdnych Wojnach. Tak samo ten kod jest zbyt skomplikowany. Można przekształcić, żeby było zgodne z E-prime'em, na przykład mówiąc, nie rozumiem tego kodu. Być może nie dlatego, że jest zbyt skomplikowany, tylko ja czegoś nie wiem. Wtedy możemy wymienić sobie opinię z moim przeciwnikiem. Albo mam problem z odnalezieniem w tym kodzie tego, czego szukam. Zamiast powiedzieć na przykład, to rozwiązanie jest dziwne, mogę powiedzieć, nie widziałem nigdzie takiego rozwiązania. I może komuś z was się to wydać takim owijaniem w bawełnę, natomiast mi się takie sytuacje wielokrotnie zdarzały, że coś krytykowałem, mówiłem, że to jest dziwne, a później się okazało, że to ja czegoś po prostu nie wiedziałem i dlatego mi się tak wydawało. Zamiast powiedzieć, to rozwiązanie jest bez sensu, mogę powiedzieć, dlaczego nie widzę w tym sensu albo dlaczego widzę bez sens. Na przykład mówiąc, obawiam się, że gdy zrobimy to w ten sposób, to coś tam innego się stanie. I to znowu jest zgodne z E-prime'em, bo nie ma tutaj być. Także polecam się tym pobawić jako narzędziem. Oczywiście jak ktoś chce, to może to ograć. Natomiast ja uważam to za dosyć cenne narzędzie w formułowaniu własnych opinii. Kiedy już jesteśmy przy absolutyzowaniu pewnych rzeczy, to chciałem chwilkę poświęcić autorytetom. I o ile ja nie mam z tym żadnego problemu, że ktoś ma swoje autorytety, na przykład wujka Boba, którego bardzo szanuję, którego uważa za mądrzejszego od siebie i którego zasad solid przestrzega. I absolutnie nie mam z tym żadnego problemu. O tyle uważam za błąd logiczny stwierdzenie, że coś trzeba robić, bo ktoś tak powiedział. Dlatego, że w tym momencie opinia czy doświadczenie jakiejś osoby staje się czymś w rodzaju obiektywnego punktu odniesienia, a dla mnie ten punkt odniesienia może wcale nie być obiektywny. Kolejna transformacja to transformacja z opinii w fakty.
I ona jest dosyć specyficzna pod tym względem, że punktem wyjścia dla niej jest coś, co w zasadzie dla mnie jest okej. A mianowicie to, że ktoś wyraża swoją opinię po prostu jako swoją opinię. A to na przykład nie podoba mi się, jak ten algorytm jest napisany. Natomiast można jeszcze o krok dalej pójść i powiedzieć, jakie fakty stoją za tym, że to mi się nie podoba. Na przykład wczoraj próbowałem przez godzinę zrozumieć, do czego służy i wciąż nie rozumiem. I to może być dla mojego przeciwnika bardziej wartościowe, bo on wtedy jest się w stanie wprost odnieść do tego, co ja próbowałem zrobić i być może nawet mi w tym pomóc. Kolejna transformacja to jest transformacja polegająca na ujawnieniu punktu odniesienia. Zamiany punktu odniesienia niejawnego w jawny. I ta transformacja dotyczy wszelkich sytuacji, kiedy ktoś mówi coś w rodzaju idzie za wolno, idzie za szybko, te oszacowania są za duże, robisz za słabo swoją robotę albo coś. I ja za każdym razem, jak słyszałem coś takiego, to odbierałem to jako taki sąd wymierzony we mnie. Jakby ktoś już, nie wiem, przeprowadził mój proces bez mojego udziału i podzielił się ze mną werdyktem, że idzie za wolno albo że coś robię za wolno. I zastanawiałem się, dlaczego takie uczucie mam. I doszedłem do tego, że w zasadzie za każdym razem, kiedy ktoś mi mówi, na przykład idzie za wolno, to znaczy, że ma gdzieś jakiś taki punkt odniesienia, po którym jest już wystarczająco szybko. Tylko, że mi o tym nie mówi. Więc ja nie mam żadnej szansy ustosunkować się do tego punktu odniesienia. Tak samo, jeżeli ktoś mówi za mało, to znaczy, że gdzieś jest wystarczająco dużo. I znowu nie mam szansy się do tego ustosunkować. Podobnie, jeżeli jest gdzieś za dużo, to gdzieś jest wystarczająco mało. Na przykład, jeżeli ja mówię, że coś zajmie 5 dni, a ktoś mi mówi, że to jest bardzo dużo, to znaczy, że on gdzieś ma własne oszacowanie. Tylko ani go nie broni, ani go nie ujawnia. Ja się tylko spotykam z jego konkluzją. Więc to, co ja się staram sam robić i to, co też sugeruję innym, to zamiast takich stwierdzeń jak za wolno, za dużo, za mało czy za bardzo, żeby używać takich stwierdzeń jak wolniej niż, więcej niż, mniej niż, bardziej niż i po tym niż, żeby znalazł się ten punkt odniesienia, z którym ktoś dokonuje porównania. Nawet jeżeli ktoś powie mi coś w rodzaju, coś tak ogólnego jak idzie wolniej niż oczekiwałem, no to przynajmniej wiem, do czego mnie porównuje, do jakichś tam własnych oczekiwań i wtedy przynajmniej możemy porozmawiać na ten temat, dlaczego jego oczekiwania są takie, a nie inne i z czego one wynikają. I ostatnia transformacja, o której wam chciałem powiedzieć dzisiaj, to transformacja z pozornej przyczynowości w korelację. Pozorna przyczynowość ma miejsce wtedy, kiedy dwie rzeczy zachodzą w tym samym czasie i ktoś bez dowodów sugeruje, że jest związek przyczynowo-skutkowy między nimi. Nie wiem, czy komuś z was się zdarzyło coś podobnego. Ja miałem parę takich epizodów w życiu, gdzie słyszałem tego rodzaju argumenty. W ostatnim wydaniu próbowaliśmy testów automatycznych i mieliśmy rekordowe spóźnienie. Jaki z tego wniosek? No oczywiście taki, że to rekordowe spóźnienie to jest przez te testy automatyczne, prawda? Natomiast prawda mogła być taka, że albo że to była tylko jedna z przyczyn, albo że w ogóle nie była to przyczyna. Być może dużo ważniejsze było to, że wymagania zmieniły się tuż przed końcem tego wydania. A może istotniejsze było to, że wzięliśmy jakąś nową technologię, która była zupełnie niestabilna i mieliśmy z nią dużo problemów, nie potrafiliśmy jej doprowadzić do działania przez bardzo długi czas. Więc to, co ja się staram robić, to trochę trzymać na wodzy tą moją taką skłonność do szukania związków przyczynowo-skutkowych i ewentualnie, jeżeli sugeruję, że gdzieś tam ten związek jest, to staram się mówić coś w rodzaju, że strzelałbym, że tam jest związek przyczynowo-skutkowy, ale nie mam na to żadnych dowodów. I to są wszystkie te transformacje, którymi się chciałem z wami podzielić dzisiaj. Tak naprawdę tego jest dużo, dużo więcej. Jeżeli sobie gdzieś tam poszukacie nawet w internecie po takich hasłach jak błędy logiczne czy też chwyty erystyczne,
to na pewno znajdziecie dużo więcej materiałów. Natomiast to są te takie, które mi się przydają najczęściej. I ja wierzę w to, że aplikując te transformacje do moich własnych argumentów, będę w stanie zbliżyć się do tego głównego celu argumentu, czyli do zwiększenia uzasadnionego przekonania, że wniosek, który moje argumenty popierają, jest zgodny z prawdą. A to pomoże mi i mam nadzieję też wam w tym, żeby nasze dyskusje i spory techniczne były kompetentnymi rozważaniami opartymi na wiedzy. Dziękuję.